Pokój i dobro. W dzisiejszą niedzielę Kościół daje nam jako pokarm duchowy Ewangelię, w której widzimy, jak Pan Jezus spotkał się z niewidomym żebrakiem Bartymeuszem. Zapraszamy. W Ewangelii czytamy o tym, jak Pan Jezus wyszedł z dużym tłumem z miasta Jerycho i zobaczyli, a właściwie usłyszeli, jak ktoś krzyczy bardzo głośno. Był to Bartymeusz, syn Tymeusza. Okazało się, że ten człowiek był niewidomy i żebrał. Bartymeusz wołał: Jezusie, ulituj się nade mną, synu Dawida. Ludzie, którzy byli z Panem Jezusem, mówią mu: słuchaj, nie krzycz za nami, bądź cicho. Ale on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I wtedy Pan Jezus usłyszał to, co Bartymeusz wręcz krzyczy. Pan Jezus zawołał Bartymeusza, ten zrzucił z siebie płaszcz, bardzo szybko podbiegł do Pana Jezusa i Jezus pytał go: co chcesz, abym ci uczynił? To jest dokładnie to samo pytanie, które było bodajże tydzień temu, kiedy Jezus mówi do Jana i Jakuba: co chcecie, żebym wam uczynił? I wtedy Bartymeusz mówi: Rabbuni, żebym przejrzał. I Pan Jezus mówi do niego: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Wtedy Bartymeusz poszedł za nim. Prawda jest taka, że bardzo często to my jesteśmy takimi Bartymeuszami. Mamy problem z widzeniem, ale nie takim widzeniem zewnętrznym, natomiast mamy problem z widzeniem duchowym. Mamy problem z widzeniem rzeczywistości po Bożemu, w prawdzie. Do tego wychowuje nas Biblia, kontakt z Biblią, kiedy ją czytamy. Pan Bóg pokazuje nam, pomaga nam, żeby widzieć rzeczywistość po Bożemu. Mamy nieraz bardzo dobre, piękne pragnienia, ale bywa tak, że wybieramy to, co jest po prostu niedobre, co nie jest Boże. I wtedy stajemy się podobni do Bartymeusza, ponieważ grzech, który nieraz wybieramy, sprawia, że nasze widzenie się zmienia, jest takie zamglone. Nie potrafimy wyraźnie patrzeć po Bożemu na siebie, na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na Pana Boga. I jesteśmy po prostu jak Bartymeusz, nie widzimy poprawnie. Przypominamy wtedy, jak mówię, Bartymeusza też w tym, że tak jak on sam był przed Jerychem, tak samo my uciekamy od Pana Boga, podobnie jak Adam i Ewa w raju, kiedy zgrzeszyli. Co zrobili? Ukryli się w krzakach, bali się Pana Boga. Pan Bóg przechadzał się po raju, po ogrodzie Eden, ale oni się go bali pierwszy raz w życiu, a sprawił to grzech. Podobnie jest z Panem Jezusem. On przechadza się pomiędzy nami w naszej codzienności, zatrzymuje się przy nas i bardzo często pyta nas: co u ciebie? Pyta o naszą codzienność, pyta o nasze pragnienia. Ale pytanie, dlaczego pyta o to? Pyta dlatego, ponieważ Pan Bóg pragnie naszego szczęścia, pragnie, żebyśmy poprawnie patrzyli przede wszystkim na Niego, żebyśmy mieli zdrowy obraz Boga w naszym sercu, a przez to poprawnie, z miłością, patrzyli na siebie nawzajem, ale również na siebie samego. Bardzo ważne też jest, żeby widzieć Boże ślady w naszej codzienności, ponieważ jak mówiłem, Pan Bóg, w cudzysłowie oczywiście, On się przechadza, jak Bóg w raju, tak Bóg przechadza się w naszej codzienności. I myślę, że On bardzo chce, żebyśmy widzieli te Jego ślady. Przejdźmy teraz do świętego Franciszka. Zanim się nawrócił, święty Franciszek był bardzo podobny właśnie do Bartymeusza, dlatego że był w cudzysłowie oczywiście ślepy. Ale pytanie, jaka to była ślepota? Przed nawróceniem Franciszka bardzo pragnął być rycerzem, walczyć w bitwach, zwyciężać, być podziwianym, być bogatym, ale przede wszystkim Franciszek po latach później pisał, że żył w grzechach. Po pewnej bitwie armia Franciszka niestety, ale przegrała i ten znalazł się w więzieniu. Możemy na to spojrzeć dosłownie, ale również przenośnie. Franciszek był w lochach, w ciemnych, brzydkich, cuchnących lochach. Była to ciemność również jego duchowa. Wtedy jeszcze Franciszek nie znał Chrystusa. Bardzo prawdopodobne jest, to też odnajdujemy gdzieniegdzie w źródłach franciszkańskich, że Franciszek mógł tam pierwszy raz spotkać się tak na poważnie z Pismem Świętym i tam czytać Biblię. Czyli co tam się wtedy wydarzyło w tych ciemnych lochach? Pan Jezus przechadzał się, jak niegdyś w raju, tak tu,
Jezus przechadzał się w codzienności Franciszka. To była codzienność bardzo trudna. Był w ciemnych lochach, był po przegranej bitwie, jeszcze nie znał Chrystusa, ale w słowie, które Franciszek czytał w Biblii, tam już był obecny Pan Jezus i tam się już powoli zaczynało jego nawrócenie. Tam jeszcze był Bartymeuszem, ale był to Bartymeusz, który przychodzi do Chrystusa, albo do którego Chrystus przychodzi, może tak, w Słowie Bożym, który Franciszek czytał. Myślę, że prawdą jest, że nieraz jesteśmy jak właśnie taki Bartymeusz, który żyje w odosobnieniu, który jest przykryty jakimś dziwnym płaszczem. Może jest to symbolika grzechów, bo kiedy Pan Jezus woła do siebie Bartymeusza, ten bardzo szybko ten płaszcz zrzuca z siebie. Być może jest mowa o Bożym miłosierdziu, bo kiedy Pan Jezus nas woła, jak wołał Bartymeusza, jak wołał świętego Franciszka, jak woła nas, jak nas woła, to wtedy jednocześnie nas obdarza swoim miłosierdziem. Dziękuję, że wytrwałeś do końca tego filmu. Jeżeli się spodobało, oczywiście tradycyjnie łapka w górę, subskrypcja naszego kanału. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, komentarze, może oczywiście je umieścić pod tym filmem. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Pokój i dobro.